To, z czym ja chciałam się podzielić, to już tak naprawdę jakiś czas temu schodziłam. W związku z tym przygotowałam sobie zeszycik, żeby się troszkę tutaj wspomóc, żeby się nie rozjechać, bo nieczęsto tutaj staję na środku. No i ostatnio na przykład mówiłam świadectwo, jak dostałam podwyżkę i zapomniałam dodać taki drobny szczegół, że podwyżka moich dochodów, a nie czynszu. Ale liczę na to, że się domyśliliście, o co chodziło z tą podwyżką. Moje świadectwo dotyczy tego, jak ja rosłam w Kościele Mocy, na czym rosłam. Nie będą to takie, wiecie, szczegółowe jakby tutaj z mojego życia historie, tylko chcę tak powiedzieć ogólnie po to, żeby też pomóc ludziom, którzy są u nas w Kościele jakiś czas. Ja tak czasem jak ich obserwuję, to zastanawiam się, czy to już jest domownik, czy jeszcze nie, czy on chce rosnąć, czy chce się zmieniać, czy może nie wie, o co chodzi. I ja na początku też nie wiedziałam, o co chodzi i jak to złapać, więc jakby chcę tutaj powiedzieć takie podstawowe kroki, które myślę, że takiemu człowiekowi, który już jakiś czas przychodzi do nas, do kościoła, one pomogą. Zacznę od tego, bo tak popatrzę na was, kto mnie zna, a kto mnie nie zna. Nazywam się Aneta Kisiel, mam 43 lata. Od 17 roku życia jestem narodzona na nowo, a od prawie 9 lat jestem domownikiem Kościoła Mocy. Jestem domownikiem, a nie sympatykiem. Za bardzo nie lubię sympatyków, bo nie lubię nawet o pogodzie rozmawiać, a z domownikiem to wiem, że mogę coś zbudować, mogę królestwo szerzyć na przykład. Zanim przyszłam, czy w ogóle jak przyszłam na początku do Kościoła Mocy, te prawie 9 lat temu, to nie wiedziałam za bardzo, czym jest Kościół, jak ten Kościół funkcjonuje, jak ja mam w tym Kościele żyć i o co tutaj chodzi. Będę sobie tak podglądać czasem na moją karteczkę. Jak przyszłam do Kościoła, to poczułam świeży powiew, jak Artur zaczął mówić i to, co on zaczął mówić, to dla mnie było jak taki świeży jakby tlen nagle. Zaciągam się tlenem i mogę żyć. I mój plan był taki początkowo, że ja będę przychodziła do kościoła, będę słuchać tylko Artura, ale nie będę się zżywać z ludźmi, dlatego że byłam bardzo zawiedziona moim życiem w kościele. I w ogóle, no w ogóle byłam zawiedziona, moje życie było takim, no takie dno można powiedzieć. Ale z zakazalnicy dość często słyszałam, tak mi to utkwiło w głowie, otwieraj się na ludzi. No ja miałam inny plan, żeby dać nogę po kazaniu zaraz. I co chcę powiedzieć, o co chodzi z tym otwieraniem się na ludzi? Chodzi o to, żeby pozwolić dotknąć swojego środka. I ja starałam się tak robić. Historia odnotowała takie przypadki w naszym kościele, że czasem wchodził człowiek i od razu był wokół niego wianuszek ludzi, ale człowiek na przykład nie pozwolił siebie dotknąć. I ten dystans czasami się tak czuło, a to nie o to chodzi, bo jest w tym sens, w tym otwieraniu się na ludzi, bo przecież życie to my, to ludzie. I jakie kroki ja podjęłam, żeby się otwierać na ludzi? Po pierwsze, grupa domowa. To jest bardzo dobre miejsce, jak się przychodzi do kościoła i nie zna się ludzi. W małej grupie łatwiej jest otworzyć się. W małej grupie, czy w ogóle na grupie, słuchasz innych ludzi i widzisz, że nie tylko ty się zmagasz z jakimś problemem, że ktoś też ma jakiś problem i widzisz, że to są po prostu ludzie i że oni są w ogóle tacy kochani, bo też mają problemy, tak jak ja. I wiecie, ja z domu wyszłam z lękami, wyszłam z poniżeniem i wyszłam tak zawstydzona, tak byłam zawstydzonym człowiekiem, I właśnie podam tego jeden przykład. Przyszłam do Norberta kiedyś na grupę, to już była któraś grupa i wiecie, lubię kawę, lubię z cukrem, z mlekiem i tak popatrzyłam, no ten Norbert za bardzo się nie odzywa, ta Anita też jakaś nieprzyjemna. Tu wypadałoby sobie chociaż coś zrobić do picia, żeby chociaż pokazać, że się jest takim trochę normalnym. No i tak sobie pomyślałam, wypiłabym kawę, ale lodówka nie ma takiego, wiecie, uchwytu i ja nie wiem, z której strony otworzyć lodówkę. To było, nie wiem, czy to nie było z 5 lat temu. I wiecie co? Nie napiłam się kawy. Zrobiłam sobie herbatę, bo ktoś nalał wody do czajnika i ja skorzystałam z tego. Ale dzisiaj bym powiedziała, słuchaj Norbert, muszę tą lodówkę wymacać, bo ja nie wiem, czy ona się z prawej czy z lewej otwiera. A ostatecznie bym mu powiedziała, słuchaj, w ogóle no już lepszej lodówki nie mogłeś kupić. Więc ja wychodzić musiałam z takich rzeczy, z takich, nie wiem, może dla kogoś to jest śmieszne, ale ja w ogóle czułam taki paraliż i to po prostu za długo trwało. Więc w ogóle takich rzeczy była masa w moim życiu. Co tu jeszcze chcę dodać? Przychodzisz na grupę, poznajesz człowieka i widzisz, że w ogóle człowiek to nie jest wróg. Więc to jest... i w ogóle co jeszcze? Przychodzisz na grupę, otwierasz się na ludzi i bierzesz od nich. Bierzesz i dajesz. Druga rzecz, o której ja bym chciała powiedzieć, bo tak jak powiedziałam, to będzie z grubsza, to nie są jakieś takie szczegóły tutaj z mojego życia. Druga rzecz, która pozwoliła mi się rozwijać w Kościele, to jest uzdrowienie duszy. Ja miałam bardzo dużo traum i jakby ktoś mnie zapytał, gdyby miała komuś opowiedzieć moje życie, to, czy opisać, to ja bym wydała książkę w tomach. Było tego tak dużo, wszystko mnie bolało. I kiedyś poszłam do Agaty i Agata mi powiedziała, jak to technicznie mam zrobić. Powiedziała mi, co zrobić, żeby diabeł mnie nie zasypał tymi wszystkimi wspomnieniami, tymi traumami, tymi przeżyciami. I ja zaczęłam tak robić, jak ona mi powiedziała. Po 3 miesiącach już zaczęłam w sobie odczuwać różnicę. Jak wygląda takie uzdrowienie? Mniej więcej powiem, jak już powiedziałam Bogu, o co chodzi, co ja przeżyłam w związku z tym problemem, który przyniosłam, a w ogóle zaczęłam się szykować do pracy, to zaczęłam płakać. Łzy mi leciały w autobusie, potem jeszcze zaszłam przed pracą sobie kawę jakąś kupić. Zdążyłam powiedzieć kawę, ale już ledwo dałam radę, już tylko pokiwałam głową, że z cukrem, że z mlekiem. Na koniec tego chłopaczka, który mnie obsługiwał, przeprosiłam, powiedziałam, że ja właśnie coś przeżywam i wiecie, no popłakałam się. Ale do pracy miałam potem parę kroków. I w momencie, jak już się zbliżałam do mojej pracy, jak ręką odjął, przestałam nagle płakać, więc to jest uzdrowienie, które jest czymś ponadnaturalnym. Że to nie było tak, że ja się rozrzewniłam, sobie coś tam wspomniałam, tylko po prostu ciach, koniec. I ja już wróciłam do tego stanu normalnego. Czym jest dla mnie uzdrowienie duszy z tych ran z dzieciństwa? Czymś wielkim, czymś... co wydawało mi się niemożliwe. Trochę się wzruszyłam, ale mam zdrową duszę pod tym względem, jeśli chodzi o moje zranienia z dzieciństwa, bo czasami coś mi się przypomni i tak sobie myślę, to moje? To nie, to ja to przeżyłam? I tak wiecie. Dlatego jestem bardzo wdzięczna Agatce, że ona mi powiedziała, jak to zrobić. I uzdrowienie duszy dla mnie oznacza coś takiego, jakby wielkie wrota się przede mną otworzyły. wrota do rozumienia słowa, do nauczań, wrota do tego, żeby funkcjonować normalnie z ludźmi. Trzeci punkt, jaki bym tutaj powiedziała, w ogóle te rzeczy, które ja do was teraz mówię, one się trochę przenikają. To nie jest tak do końca, że jak tu od czegoś zaczęłam, to ja tak sobie leciałam po punktach, jakby według tej listy. No bo w życiu to tak nie wygląda jak na kartce. Trzecia rzecz, która pozwoliła mi się rozwijać, która pozwoliła mi rosnąć, to jest decyzja o wyborze lidera. I ja wybrałam sobie Norberta. To w ogóle to się stało tak, że ja kiedyś chciałam pojechać do niego na grupę, chciałam mu coś powiedzieć, chciałam mu powiedzieć, jaki mam problem. Dzisiaj już nie pamiętam, co to był za problem. Ogólnie dolegało mi życie. I przyjechałam do Norberta. Cieszę się, Asia, że się śmiejesz, bo jest mi łatwiej. Przyjechałam do Norberta, siedzą ludzie. W ogóle to był pierwszy raz na tej grupie. I siedziałam sobie na jakiejś ławeczce. I taka w środku byłam wystraszona, jak mu powiedzieć, kiedy mu powiedzieć. On się w ogóle na mnie nie patrzy, nie zwraca na mnie uwagi. Wiecie, no mija godzina, on w końcu mówi, dobra, powiedz, z czym masz problem. Więc pół kamienia z serca mi spadło. No i co? No i ja szybciutko, jak chciałam skorzystać z tego, że ludzie sobie rozmawiają, zajęci są sobą, więc ja usiądę blisko jego nóg i powiem. No ale się okazało, że ludzie w ogóle, którzy chodzili do niego na grupę, wiedzieli, o co chodzi, że jak Norbert mówi, to wszyscy milczą, słuchają. No i nagle się zebrał wokół mnie wianuszek ludzi. Boże, co ja wtedy przeżyłam. Co ja wtedy przeżyłam. Ja chciałam się schować, powiedzieć po cichutku, a oni się wszyscy wokół mnie zebrali. No i Norbert mówi, dobrze, to jak nie chcesz tutaj teraz powiedzieć, to powiesz na boku, ale pójdą z tobą dwie osoby, jeszcze tam wytypowe. Ja powiedziałam, nie, bo ja im nie ufam. I to był mój pierwszy krok na grupie, który zrobiłam jakby wyjścia z tego wstydu przez to, że ja w ogóle odważyłam się powiedzieć, ja im nie ufam. Potem jak Norbert zaczął mówić, to coś się we mnie odblokowało. Ja czułam, że coś w ogóle, coś się odblokowuje, jakaś wolność przychodzi. No i taka wolność przyszła, że jeszcze Aśce potem coś wygarnęłam, że nie dotrzymała słowa. Norbert ogólnie to podsumował po jakimś tam długim czasie. Mówi, że byłaś pierwszą osobą, która wykopała drzwi. Ja tego nie rozumiałam, ale dzisiaj chyba wiem, o co chodzi. Tak, Asia, tobie wygarnęłam. I co jeszcze? Co robił lider w moim życiu? Korygował mnie, wspierał, modlił się. Kiedyś miałam jakiś problem po niedzieli i coś mi się tam mieliło w głowie. Wróciłam do domu i pomyślałam sobie, że zadzwonię do Norberta. No ale myślę sobie, dobra, oni są zmęczeni, zaczekam do godziny 20. Przyszła 20, nie zebrałam się, nie odważyłam się, ale mówię, dobra, to jeszcze do 20 dam radę, niech sobie jeszcze odpoczną. Przyszła 21, no nie odważyłam się. No ale mówię, dobra, 22 to jest ostatnia godzina, kiedy można dzwonić, bo później to już nie wypada, no i nie zadzwoniłam. Ale o 23 to już dałam radę. Odebrał, współczuję w ogóle Anicie, co ona tam przeżywała, żona, wiecie, wieczór, a tu dzwoni ktoś, bo mu się problem mieli w głowie. Co jeszcze? No, Norbi jest taki, że on za bardzo się nie patyczkuje, jego grupy są takie, myślę, że do dzisiaj one są takie terapeutyczne. Kiedyś podeszłam też do Norberta, tak się troszkę pochwalić, bo też jakiś był problem. Mówię, Norbert, wiesz co, ja wierzyłam, że to wiesz, że to się uda. A on do mnie, co ty wierzyłaś, ty byłaś w lęku. Więc taki jest mój lider. W ogóle chciałam powiedzieć, żeby się nie bać lidera. Że jeśli decydujesz się na wybór lidera, to nie bój się, że będziesz ubezwłasnowolniony, bo dalej będziesz podejmował decyzję o tym, gdzie będziesz pracować, czy się żenisz, czy się rozwodzisz, czy masz dzieci, czy jedziesz na wakacje, czy nie jedziesz na wakacje. Lider ma pomóc wyprostować toki myślowe, po prostu, żeby były zgodne z Bożym Słowem. Jego zadaniem jest podnieść życie. Czasami może być nieprzyjemne, czasem można nie rozumieć tego, co lider mówi, bo ja też miałam taką sytuację, że tak sobie pomyślałam, kurczę, on mi coś mówi, ja do końca go nie rozumiem, co ma piernik do wiatraka. Poszłam do drugiej osoby, druga osoba też mi mówi tak samo, troszkę inne słowa, no ale mówię, kurczę, no oni są dziwni. No ale dobra, ja Norbertowi ufałam, wiedziałam, że ja tam czegoś nie rozumiem, o co chodzi, ale jakby poddawałam się posłusznie, tak? Kolejna rzecz. Jeszcze co do lidera. Lidera wybiera się samemu. Nikt ci nie podpowiada, nikt ci... Po prostu wybierasz go, bo będziesz mu ufać, będziesz go szanować. Zwykle jest tak, że jak się wybierze lidera, to się go słucha. A jak przyjdzie osoba z boku, to choćby nie wiem, jakie mądrości powiedziała, to jak nie uznasz jej w sercu, to po prostu wiecie o co chodzi. To się tej osoby nie słucha. Kolejną rzecz, którą ja bym tutaj powiedziała, dzięki której ja rosłam, to jest angażowanie się w życie Kościoła. I ja tutaj mam na myśli takie rzeczy jak sprzątanie, jak chodzenie na ewangelizację, to są grupy domowe, to jest na przykład siedzenie za kamerą i różne takie, wiecie, nasze wewnętrzne sprawy. I ja kiedyś, czyli jakieś tam 3 lata temu, było tutaj takie bajorko stało, ludzie się chrzcili. Było bardzo dużo ludzi i dużo ludzi było skupionych na tych, którzy się chrzcili. I ja zobaczyłam, że tam no woda się nosi. Poszłam pod te łazienki, stanęłam, zaczęłam wycierać podłogę i potem ci ludzie przychodzili do łazienki, a ja stałam tak jak policjant i im wskazywałam. Ta otwarta, tu możesz wejść, tu już zajęte, tam idź teraz na górę. I w międzyczasie wycierałam podłogę mopem, stałam tam sama i poczułam, że rosnę. To jest niesamowite, że możesz mieć mopa w ręce i czujesz, że rośniesz. Kolejny punkt to jest szerzenie królestwa. W moim przypadku to jest głoszenie Ewangelii na ulicy. Z tym się za bardzo nie dyskutuje, to jest nakaz pański. Wszyscy mają głosić Ewangelię, wszyscy mają uzdrawiać, wszyscy mają uwalniać. Nazwało mnie parę osób ewangelistą. Czy mi jest łatwo głosić? Przychodzi piątek, a ja mówię, Boże, co ja mam powiedzieć tym ludziom? Co ja mam im powiedzieć? Może jakieś granicy jeszcze nie przeszłam, ale nie zawsze im jest łatwo. W ostatni piątek też nie było mi łatwo głosić. Na pewno to, co mi ułatwia głoszenie, bo ja też to kocham, to nie jest tak, że to jest taki straszny dla mnie ciężar. To nie, ja też mam z tego radość, ale żeby mi się łatwiej głosiło, to ja w tygodniu potrzebuję coś przeżyć z Bogiem, po to, żeby było coś świeżego. I ja mam coś świeżego, coś, co przeżyję z Bogiem i ja wokół tego potem buduję, jak głoszę. Na koniec zostawiłam taki punkt, który mówi, że problemem człowieka jest grzech. I ja na początku, kilka lat temu, jakby to złapałam, że moim problemem jest grzech, czyli mam coś nie tak w głowie, inaczej niż mówi Boże Słowo. Boże Słowo pionuje. W ogóle to, jak to się nazywa, że problemem człowieka jest grzech, to pionuje. Duch Święty to jest duch trzeźwego myślenia. Jak trzeźwo myślisz, to nie oskarżasz za błędy swojego życia, za jakieś niepowodzenia diabła, nie oskarżasz innych ludzi, ani pogody, tylko po prostu wiesz, że coś jest w twojej głowie nie tak. I ja zaczęłam to praktykować. Tutaj może przykładów wam nie podam, ale rzeczywiście ja sobie bardzo wzięłam to do serca, że jeśli mam niepowodzenie w moim życiu, to po prostu ja muszę to zweryfikować z Bożą prawdą. I teraz tak z grubsza wam powiem, jeszcze raz to podsumuję. Gdybym miała komuś doradzić, człowiekowi, który przyszedł do nas do kościoła i już jesteś jakiś czas, bo na samym początku dobrze jest, jak sobie człowiek posiedzi, posłucha, po prostu będzie. Dlatego, że ludzie przychodzą w różnych stanach. Jedni są bardzo poranieni, inni troszkę mniej i każdy jakby zaczyna się aktywować w innym momencie, ale to, co ja bym dzisiaj doradziła, to na czym ja urosłam i co uważam za cenne, to ponad wszystko otwieraj się na ludzi. Pozwól dotknąć swojego środka. Uzdrów swoją duszę. To jest niesamowite w ogóle mieć zdrową duszę i nie pamiętać traum z dzieciństwa. Ja nawet wam dzisiaj nie opowiedziałam żadnej traumy, bo ja nie mam takiej potrzeby. Jak ktoś by chciał zapytać, to ja powiem, co się u mnie w domu działo, na jakie rzeczy patrzyłam, co mi się osobiście przydarzyło. Kolejna rzecz, wybierz lidera. Wybierz lidera, bo to jest to po prostu... Lider to jest ktoś, kto jest z tobą na bieżąco. On wie, co przeżywasz, bo wie, co tydzień przeżywałeś, jak byłeś na przykład na grupie. Kolejna rzecz, angażuj się całym sercem w życie Kościoła i powiem wam tak jeszcze, że możesz dawać dziesięcinę, możesz przychodzić na modlitwy wstawiennicze, możesz głosić Ewangelię i pląsać na uwielbieniu, ale jeśli nie ma w tym twojego całego serca, to jest za mało. To jest za mało, wiecie, bo ja jakiś czas temu na modlitwie wstawienniczej zobaczyłam, że mówię, Boże, ja jestem obok, ja jestem w jakiejś części tu, ale nie jestem cała i potem mówię, wrócę do domu, będę modliła się, mówię, Boże, dziękuję Ci za te krzesła, za to wszystko Ci dziękuję, to jest mój dom, za ludzi. Szerz królestwo. Szerz królestwo, bo wystawiasz się na pokaz. Widzicie cała rzeczywistość duchowa, widzą cię ludzie, widzą cię znajomi. Na początku człowiek może się bać, ojej, co ktoś powie, ale ja też przyglądałam się innym ludziom, przyglądałam się liderom, przyglądałam się ludziom w naszym kościele, którzy są na jakichś stanowiskach i patrzyłam, że oni są publiczni, więc ja też mogę. Skoro ich nie zjedli, to mnie też nie zjedzą. No i co? Problemem człowieka jest grzech, tak? Jest fundament, trzeba się przyjrzeć swojemu życiu. Ja się przyglądałam, cały czas się mojemu życiu przyglądam, bo dzisiaj mogę opowiedzieć tylko to, do jakiego miejsca doszłam, bo jutro mogę być już w innym miejscu. I wiecie, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że prosi się nas o to, żeby się modlić, żeby studiować Słowo, żeby głosić Ewangelię, żeby posprzątać tutaj i takie różne rzeczy. To są ważne rzeczy. Te rzeczy mają wynieść nas wysoko. Mamy się obrać z różnych warstw niepotrzebnych. Tak ja to widzę w moim życiu, że po prostu tak to zadziałało. Bo uświadomiłam sobie, że nikt bardziej mnie nie pokocha niż ja sama i nikt bardziej mojego życia nie wyniesie wysoko niż ja sama. Moi nauczyciele, moi liderzy duchowi, oni mi pomagają, oni są dla mnie wsparciem, ale to ja muszę siebie pokochać, to ja wyniosę moje życie wysoko. A ostatecznie, wiecie... My nie jesteśmy tutaj, żeby się terapeutyzować, żeby coś. My jesteśmy tutaj dla dwóch celów. My jesteśmy po to, żeby to wszystko ma pomóc w tym. To ma pomóc, żeby być szczęśliwym w środku, żeby odnieść sukces w życiu, żeby zbudować fajne małżeństwo, żeby mieć fajną pracę, żeby być zaopatrzonym. Ale my jesteśmy tutaj po to, żeby... jak najwięcej ludzi uratować i poznać serce Ojca tutaj na ziemi. Dziękuję.